A naszym gościem jest Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kiedyś jeszcze to było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To co z tą pracą? Wraca do tytułu ministerstwa? Do tytułu nie wraca, ale jest już w naszym resorcie. Departamenty, które wcześniej były w Ministerstwie Rozwoju, są w tej chwili w naszym ministerstwie. Także praca wróciła do naszego resortu, z czego się cieszymy, bo myślę, że tamto rozwiązanie no, nie sprawdziło się. Wszystko jest dość komplementarne. Parę słów na temat emerytur w Polskim Ładzie. Takim sloganem jest to, że emerytury nie będą opodatkowane, ale tam są jakieś kruczki. Tak, emerytura tak zwana bez podatku do kwoty 2,5 tysiąca złotych. Tutaj szacujemy, że z tego rozwiązania skorzysta prawie 90% emerytów, czyli no tutaj można taki przykład też podać, jeżeli ktoś ma brutto emeryturę ponad 3 tysiące złotych, to no będzie miał na rękę 2600 złotych, to może skorzystać około 1600 złotych w ciągu roku bez odliczania podatku, tak jak w tej chwili. Także jest zysk, każdy oczywiście będzie proporcjonalnie do wysokości swojej emerytury, ale w Polskim Ładzie prawie 8 milionów emerytów na ponad 9 milionów 600 tysięcy emerytów skorzysta na rozwiązaniach zawartych w Polskim Ładzie. Mhm. Te 8 milionów osób to są te, które mają te emerytury do 2500 złotych. Oczywiście będą też osoby, które przewyższają, bo też ta kwota no te 30 tysięcy wolna będzie całkowicie, ale też podnoszą się inne progi. Ten drugi próg też się podnosi, także tutaj w tym zakresie też te zmiany spowodują, że większa liczba osób skorzysta z tego rozwiązania. Nowy Ład wprowadza zmiany takie dość racjonalne, no bo jeżeli będziemy się trzymać tej kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 tysięcy złotych, to też zdejmuje całą masę ciężaru z administracji publicznej, bo rozliczanie tych składek, rozliczanie tych podatków jest przecież kosztem. No to oczywiście teraz już jest to wszystko zautomatyzowane, także jest to proces. To myślę, że tutaj bardziej w kierunku wyrównywania szans, że jeżeli obciążenia, czy to było przy składce zdrowotnej, czy też kwestia związana z płaceniem składki na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli płacimy od swoich dochodów i równomiernie, czyli wszyscy solidarnie od wysokości tych dochodów, to myślę, że to jest system sprawiedliwy. No dzisiaj taki system nie był, bo oczywiście ci, którzy pracowali na pełnych etatach odprowadzane mieli od wszystkich źródeł dochodu. Ci, którzy no, pracowali czy to na umowach cywilno-prawnych, że tracili z tego tytułu, że nie mieli większych oszczędności na swoją przyszłą emeryturę, to jeszcze dodatkowo dopłacili mniejsze środki. Także to jest też kwestia wyrównania pewnych szans i też później kwestia przyszłej emerytury, bo jeżeli dzisiaj trwa dyskusja na temat na przykład tak zwanych emerytur groszowych, gdzie osoby nie wypracowały sobie stażu emerytalnego z różnych przyczyn, no to dzisiaj trzeba postawić bardzo mocno, że no każdy musi na przyszłą sobie emeryturę mocno zapracować, żeby no mieć w przyszłości środki do godnego życia. No często to nie jest wina tych pracowników, tylko tego, że taki był system, że pracodawcy wypychali ich na samozatrudnienie, zostań przedsiębiorcą, gdzieś zarabiał, prowadząc firmę, zarabiał u mnie tam, nie wiem, 3000 zł, ale wszystko będzie dla ciebie, natomiast nie, ja nie będę płacił za ciebie podatków. I ten system, nie wiem, czy państwo macie liczbę osób, które właśnie takie fikcyjne firmy prowadzą? No to jest walka od wielu lat. Są też te zmiany, któreśmy podejmowali, bo to tak słusznie pan redaktor zauważy, były takie sytuacje, że pracownik się zwalniał pod tym naciskiem, zakładał własną działalność gospodarczą, no i wszystkie już inne koszty tak by spadały na pracownika, który no, prowadził działalność gospodarczą. Wprowadzając między innymi stawki godzinowe, czy również ozusowując umowy zlecenia, w tej chwili jeszcze do najniższej pensji, do minimalnej płacy, no to tutaj trochę zablokowaliśmy to, ale chcemy iść dalej, żeby na przykład też te umowy zlecenia ozusować w całości swoich wynagrodzeń, żeby też
też, no tak powiedziałem, że dać równe wszystkim szanse, żeby też nie dawać pokusy no, nieuczciwym pracodawcom, którzy wypychają pracownikom, albo mamy do czynienia z sytuacją, że no, płaci się, jak to się mówi, pod stołem. Pracownik w jakimś momencie może być zadowolony z tego, no bo ma większy przychód środków, czy dochód środków, ale w późniejszym okresie to się odbija na właśnie między innymi na przyszłej emeryturze. Na wielkości emerytury. A to zostańmy przy emerytach, bo drugą stroną problemu jest to, żeby zachęcić te osoby do pracy. Często to są ludzie, którzy mają jeszcze dużo siły, mają duże doświadczenie zawodowe. Pracodawcy cenią takich właśnie pracowników z doświadczeniem. I jaki sposób ustawić system zachęt, by oni z rynku pracy, jeżeli mają taką wolę, nie schodzili? No to przypomnę, że po przywróceniu wieku emerytalnego mężczyźni 65 lat, kobiety 60 lat, bardzo mocno postawiliśmy na to, że ta decyzja o przejściu na emeryturę należy do danego pracownika, czyli on podejmuje decyzję, bo są różne względy. Ktoś po prostu ze względów zdrowotnych nie jest w stanie dłużej pracować, ktoś na przykład chce się podjąć opieki, czy musi się podjąć opieki nad swoimi osobami w rodzinie starszymi, bądź też pomaga w opiece nad dziećmi i, no, i korzysta z tej możliwości przejścia na emeryturę. A te osoby, które mogą pracować, to ich decyzja jest o tym, żeby pozostać w zatrudnieniu. I w tym ostatnim okresie ta liczba osób, które pozostają w zatrudnieniu mimo wieku emerytalnego, wzrasta. Spokojnie tego, że prowadzić tak zwanych doradców emerytalnych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, którzy doradzają w danym momencie, jaka byłaby przyszła emerytura, jak będziesz przechodził na emeryturę. To też pokazuje no, wielkość przyszłej emerytury. W Polskim Ładzie też chcemy zaproponować takie rozwiązanie, że osoby, które będą miały wiek emerytalny, a nie przejdą na emeryturę, to będą mogły skorzystać też z niepłacenia podatku, czyli w tym przypadku podatek dla nich byłby zerowy. Zobaczymy, bo to rozwiązanie jeszcze jest przygotowywane, żeby to była tak, też tutaj mówiliśmy, zachęta do tego, aby pozostać w zatrudnieniu. Z jednej strony poprawiając sobie wysokość przyszłej emerytury, a z drugiej strony też dla naszej gospodarki pracownicy, którzy mają doświadczenie, no to są bardzo potrzebni. Ten wilczy kapitalizm, który w Polsce zapanował w latach 90. załamał tak naprawdę wzrost demograficzny Polski. My od wielu lat jesteśmy grubo poniżej liczby dwojga dzieci na statystyczną kobietę, czyli zastąpienia demograficznego. 500+ był oczywiście programem wspierającym rozwój czy rozwój rodzin, ale nie wiem, czy spełniło swoją funkcję demograficzną. Pytanie, czy Nowy Ład jest również takim programem, w którym są elementy prodemograficzne, które po prostu sprawią, że pary będą chciały mieć dzieci, nie będą się bały konsekwencji finansowych, organizacyjnych, po prostu decyzji o założeniu rodziny. Taka konsekwentna polityka rodzinna pozwoliła nam poprawić wskaźniki dzietności. Wprawdzie te wskaźniki dzietności, one nie przekładają się na wyższy wzrost urodzeń, bo no to wynika z tego, że mamy po prostu niż demograficzny, mamy mniej po prostu kobiet mogących rodzić. Wskaźniki się nam poprawiają. Oczywiście do wskaźnika zastępowalności jest bardzo daleko. I są też kolejne rozwiązania, które proponujemy w Polskim Ładzie, jak rodzinny kapitał opiekuńczy. To jest dodatkowa kwota 500 zł dla drugiego i kolejnego dziecka, które ukończyły co najmniej 12 miesięcy do 36 miesiąca, czyli dla dwuchlatków i trzechlatków. To jest dla tych rodziców, którzy chcą między innymi po urlopie macierzyńskim wrócić do pracy. Mamy roczny urlop macierzyński. No i te środki mogą przeznaczyć to na opiekę żłobkową, czy to na zatrudnienie niani, czy na posłanie dziecka do klubu dziecięcego. To rozwiązanie jest, ustawa już jest w Sejmie. Ta kwota może być wykorzystana w ciągu jednego roku, wtedy ta kwota byłaby miesięcznie 1000 zł lub w ciągu dwóch lat po 500 zł. Czyli łącznie
w rodzinnym kapitale opiekuńczym to będzie kwota 12 tysięcy złotych dodatkowo dla tych roczników dzieci, czyli oprócz 500 złotych jeszcze 500 złotych dla dwulatków i trzylatków na drugie i kolejne dziecko. W przypadku pierwszego dziecka też jest zachęta, dajemy taki, powiedziałbym, bon w kwocie 400 zł na możliwość wsparcia opieki żłobkowej, czyli jeżeli ktoś nie korzysta z rodzinnego kapitału opiekuńczego, to będzie mógł skorzystać z tych środków w kwocie 400 zł na opłacenie żłobka, czy też klubu dziecięcego, czyli też możliwość łączenia pracy zawodowej z wychowaniem dzieci. A jak wyglądają budżety roczne? Bo Państwo zaplanowali się oczywiście roczny budżet na te działania, to proszę powiedzieć, ile tego jest razem, jak to się zbierze? No tutaj kwoty, które są, no sam program Rodzina 500+, to jest roczny budżet na poziomie 41 miliardów złotych. Tutaj w tym przypadku kolejne miliardy złotych, które idą w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego, z niego skorzysta ponad 615 tysięcy dzieci. Z tego drugiego ewentualnie 400 złotowego ponad 100 tysięcy dzieci. To jest kolejne ponad 3 miliardy, będzie więcej nawet kwot dotyczących wsparcia takiego bezpośredniego. To oczywiście te programy, które są takie bezpośrednie, bo przecież kontynuujemy jeszcze, bo można jeszcze w dalszym ciągu składać wnioski, wyprawkę szkolną, już ponad 1 100 000 złotych zostało wypłacone dla dzieci. Także ta pomoc jest dosyć szeroka, no i ona też odbija się na tym pozytywnie, że sytuacja materialna polskich rodzin w ostatnich latach... Panie ministrze, to jeszcze jedno pytanie, bo mamy oczywiście kłopot z Brukselą, z zatwierdzeniem Krajowego Planu Odbudowy. To jest związane z Nowym Polskim Ładem. No i jakimi uczuciami patrzy pan na tę dyskusję i jak pana zdaniem ona się skończy? No mam nadzieję, że się skończy pozytywnie, że tutaj no nie będą łamane traktaty, bo przecież absolutnie te działania, które podejmuje wobec nas Komisja Europejska, są niezgodne z traktatami, z podpisanymi porozumieniami. Środki, które przeznaczamy między innymi na rozwój kraju, na wyjście z pandemii, które są zawarte w Polskim Ładzie, no mają służyć rozwojowi gospodarki, wyrównywaniu szans, a takie też przecież działania są podejmowane wspólnie w Unii Europejskiej. No nie może być budowanie Unii Europejskiej po raz kolejny Unii dwóch prędkości, że jedni mają się lepiej kosztem drugich. No to takiej sytuacji absolutnie na to się nie możemy zgodzić. A podobnie obserwujemy, że te restrykcje dotyczą czy to naszego kraju, czy Węgier, czy tych państw, które no chcą prowadzić własną politykę, a między innymi politykę opartą o rodzinę. No to jest takim jakimś niechęcią się spotyka w krajach Unii Europejskiej. No i to jest no, zadziwiające, bo przecież wiemy, że dzisiaj, no, jeżeli chcemy odbudowywać również Europę, to rodzina jest tutaj najważniejsza. Możemy też powiedzieć, że wsparcie socjalne we Francji czy w Niemczech jest kwotowo o wiele wyższe niż w Polsce, więc dlaczego mają z tym problem? Dokładnie tak. No, już nawet takie państwa, które no, przekazywały bardzo duże środki na wsparcie polityki rodzinnej, no, okazuje się, że też wskaźniki dzietności nie wzrosły. No, to przykłady są tutaj choćby Niemiec. Nawet w Skandynawii, gdzie też duże środki na politykę rodzinną, też tego przyrostu nie ma. Francja, ona miała zawsze dobre wskaźniki, jeśli chodzi o demografię. Tam no też tak, ale najpopularniejsze imię w Paryżu chłopca to Mohamed. No dokładnie tak, to jest trochę z innych względów. Także też przekazując środki, też to się nie przełożyło na wzrosty dzietności. No, trzeba odbudowywać i myślę, że taką politykę prowadzimy, odbudowywać rodziny, wzmacniać te rodziny, dawać im większe szanse, bo oczywiście nie powiedzieliśmy o
kolejnych rozwiązaniach dotyczących rodzin, choćby kwestia mieszkaniowa, mieszkanie gwarantowanym kredytem na wkład własny, czy mieszkanie bez budynku budowy do 70 metrów bez pozwolenia. To są te kolejne działania, które mają poprawić sytuację naszych rodzin, plus do tego rynek pracy, płaca, no i wsparcie polityki rodzinnej. To powinno pozwolić, że młodzi ludzie będą chcieli chętniej zakładać rodziny i przede wszystkim pozostawać. I ma pan wrażenie, że ta polityka, jak Viktor Orban mówił, polityka konserwatywna, polityka prorodzinna, nie podoba się w Unii Europejskiej, że oni chcą to w Polsce, na Węgrzech, na Słowenii zatrzymać? No myślę, że tutaj nie popełnimy żadnego błędu, ani jak powiemy, że no niestety tak jest, że walka z naszymi krajami jest właśnie taką walką, żeby zniszczyć konserwatyzm, zniszczyć właśnie tę najważniejszą tkankę, jaką jest rodzina. A jaką my amunicją dysponujemy w tej walce? Co my możemy tutaj ewentualnie zrobić? Oczywiście te programy, które my realizujemy, które pokazujemy, to szukamy środków budżetowych i nawet jeżeli by doszło do takich dramatycznych sytuacji, no to musimy sobie poradzić własnymi środkami, jeśli chodzi o politykę rodzinną. Tu bardziej zagrożone były kwestie inwestycyjne, bo przecież mamy też w Polskim Ładzie kwestie wsparcia dla samorządów, wsparcia inwestycyjnego. No tutaj gospodarka jest też kluczowa, no bo przecież żeby mieć środki na politykę rodzinną, gospodarka musi się dobrze rozwijać, tak jak w tej chwili, żebyśmy mogli czerpać z tego i mieć środki w budżecie państwa na realizację tych programów. Bo bezpośrednio z Krajowego Programu Odbudowy środków, czy to na program 500+, czy na inne programy, nie otrzymujemy. To są programy, które nasz rząd realizuje z naszych środków, ale poprzez te programy napędzamy gospodarkę i wtedy też jest łatwiej te programy realizować. Trzymamy w takim razie kciuki za realizację polskich planów. Ustawy o Nowym Polskim Ładzie są w Sejmie, więc zobaczymy, jak będą wyglądały dyskusje. Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, był naszym gościem. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Również życzymy panu miłego dnia, a państwu życzymy miłego oglądania Telewizji Republika, bo za chwileczkę Kamil Goral, Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa, będzie w naszym gościu.